Cześć! Z tej strony Maciej Sroczeński ze Szkoły Szachowej Szachmistrz z Kalisza. Witam Cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Miło mi będzie, jeżeli zrecenzujesz moją działalność szachową na moim Facebooku. Jeżeli podobają ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale, w dzisiejszym nagraniu Końcówki szachowe, a konkretnie Końcówki-Gońcówki. Już wcześniej na kanale nagrywałem różnego rodzaju filmy na ten temat. przy czym były to podstawa wszystkich końcówek, także końcówki pionkowe. Zachęcam do tego, żebyś te końcówki zobaczył. Zobacz sobie również końcówki wieżowe, czyli końcówki, które powstają najczęściej w, w, partii, w partiach szachowych. To, to jest oczywiście statystycznie na, na pewnej liczbie, na milionach konkretnie partii, tak to można określić. I też nagrywałem filmik o skoczkówkach, także to wszystko jest do zobaczenia na kanale. Także w przyszłości jeszcze oczywiście będą końcówki hetłańskie, które są jednym z najtrudniejszych końcówek. Dzisiaj zajmiemy się gońcówkami. No to co? Pokażę wszystko na konkretnych przykładach, a tych przykładów będzie 30, także zachęcam się do tego, żeby został do samego końca. No i przede wszystkim pamiętaj, subskrybować kanał, udostępniać to nagranie i komentować, jeżeli Ci się podobało. No dzięki temu jest też oczywiście większa motywacja, żebym nagrywał kolejne filmiki. Dobrze, pierwszy przykład Monika Soćka kontro Patrycja Waszczuk. W niedawno zakończonych mistrzostwach Polski właśnie doszło do takiej sytuacji, gdzie białe posiadały dwa gońce, a czarne jednego gońca. Da się to wygrać? Niestety nie. Tutaj Patrycja Waszczuk broniła się bardzo dobrze. Wystarczy pójść do narożnika król G7, król G5. Goniec F6 i tu widzimy, że owszem, białe zrobiły progres, no bo też, też, też jest taka zasada w końcówkach gońcowych, że często król chodzi po przeciwnych polach do koloru gońca przeciwnika. Tylko zwróćmy uwagę, że z tego narożnika po prostu tego króla nie da się wygonić, i ten goniec czarny będzie mógł sobie chodzić. Goniec C3, goniec D4, goniec E5 i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj w tym momencie Monika Soćko wielokrotna mistrzyni Polski stwierdziła, że nie da się tego wygrać i po końcu F6, goniec F6, król F6, pozycja remisowa. Jeżeli mówimy o końcówkach gońcowych, to też musimy tutaj nawiązać do podstaw, także, także tak zwany zły kolor gońca. No, dlaczego to jest zły kolor gońca? Te przykłady wiążą się z pionkami bandowymi, czyli pionek bandowy idąc do końca, patrzymy, jaki kolor jest tego pola promocji, jest to biały kolor. Jeżeli mamy gońca czarnopolowego, to niestety takiej pozycji nie wygramy. Zobaczmy. Król B7, tutaj się czarne chowają też do rogu, król B5, król do rogu. I po posunięciu A6 król B8 dojeżdżamy do takiej pozycji, ale niestety w tej pozycji nic się nie da zrobić. Jeżeli popchniemy pionka i król oczywiście odpowie dobrze, no to tutaj widzimy, że po prostu za chwilę powstanie pad. No, no nie, da się, nie da się po prostu tym gońcem wygonić króla z, z tego białego pola. zamiast tego ruchu pójdzie posunięcie. Goniec na D6, to oczywiście też król w tym momencie idzie do narożnika, i tutaj też są motywy patowe. No jeżeli białe popchną pionka, to po prostu jest pat. Trzecia końcówka jest taka sama, tylko zwróćmy uwagę, ten sam pionek A i patrzymy znowu, oczywiście, pole białe, ale tym razem mamy dobrego gońca, czyli goniec C2 pokryje pole narożnikowe, dlatego ta końcówka jest wygrana. I robimy to dokładnie tak samo jak w poprzednim przykładzie. Także tutaj podwyższamy króla, podwyższamy pionka i różnica jest taka, że król nie może pilnować narożnika. Także no, w tej sytuacji no, król musi odejść od tego narożnika. Widzimy, że nie mógł się schować na polu A8, a my dzięki temu robimy promocję. I tą pozycję wygrywamy. Kolejna końcówka to jest studium Otena z 1892 roku. Wydaje się, że no goniec no nie jest w stanie przegrać z pojedynczym pionkiem. Ale to wszystko zależy przede wszystkim od um, zaawansowania pionka, a druga sprawa od ułożenia gońca, od położenia tego gońca. Czy ten goniec po prostu zabiera marsz pionkowi przeciwnika? Zwróćmy uwagę, że no goniec jest w miarę na centralnym polu. Ale jeżeli zagramy posunięcie król na E4, no to niestety nie ma ruchu goniec E3. Nie jesteśmy w stanie przykryć tej przekątnej. Goniec szuka przekątnej dalej. Czyli goniec idzie na pole H4. Oczywiście jest myślą taką, żeby zagrać goniec F2, i żeby tutaj no, przypilnować znowu pole. A7, no to co robi król? Król idzie znowu na pole F3, i tu już widzimy, że no nie dość, że goniec nie może wejść tam gdzie chce. To jeszcze jego król mu przeszkadza, i nie ma po prostu powrotu. Jeżeli król teraz odsłoni, to braknie jednego tempa do obstawienia promocji. Także A6, goniec wraca. A7 i widzimy, że goniec się spóźnił o jedno pole, także tutaj jest wygrana białego koloru. W tego typu końcówkach też musimy pamiętać, że goniec się niestety nie rozdwoi. Goniec jest w stanie pilnować jednego pionka, ale goniec nie jest w stanie pilnować dwóch pionków naraz. Także w końcówkach gońcowych taka dobra rada, trzeba mieć właśnie pionki takie rozjechane. Najlepiej jeden, żeby był na przykład na linii A, a drugi, żeby był na linii H. I teraz zobaczmy, że w zasadzie możemy zagrać od razu posunięcie C7, tylko że trzeba tutaj liczyć tak zwany kwadrat pionka, a możemy zagrać też posunięcie H4. H4 wygrywa. Bo dlaczego? No bo ponieważ oczywiście goniec nie może zbić na H4, no bo po C7 tu widzimy nieuchronną promocję. Jeżeli po H4 król będzie tutaj biegł z pomocą, to pionek ucieka, i widzimy po prostu, że, że ten pionek jest poza, król jest poza kwadratem pionka, także tutaj też jest odesłanie do końcówek pionkowych, tak jak mówiłem, pionkówki to fundament wszystkich końcówek, dwa pola do przodu, dwa pola bok, widzimy kwadrat pionka, król nie jest w stanie wejść do kwadratu, jest jedno pole za daleko, także po królu E6, H7, król F7 i pionek dojeżdża, gdyby nastąpiło na przykład od razu posunięcie C7, to zwróćmy uwagę, że jednak król wejdzie w kwadrat po zbiciu, po zbiciu. Król idzie tu, h4, król idzie tu, i tutaj rysujemy sobie kwadrat. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Jest kwadrat pionka, i ten król w tym kwadracie się znajduje. Także król podąża. No i ta promocja jest zrobiona, ale wynik remisowy, ponieważ zostały gołe króle. Tą partię omawiałem również w jednym z wcześniejszych moich nagrań dotyczącym mokate indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet. Bardzo fajna gońcówka, w której Alicja Śliwicka wykazała się naprawdę sporą wiedzą. I tutaj też taka ważna zasada, staraj się ustawiać, jeżeli masz gońca czarnopolowego, staraj się ustawiać właśnie pionki w ten sposób, czy pionki na białych polach. Czarne ustawiły pionki na czarnych polach, no wydaje się, że to dobrze, no bo goniec może bronić te pionki. No tak, ale ten goniec może tylko bronić, ale nie może niestety atakować pionków, które są na białych polach, także... Podsumowując, jeżeli goniec biało polowy, stawaj pionki na czarnych polach, jeżeli goniec czarnopolowy, stawiaj pionki na białych polach. To oczywiście dotyczy końcówek z jednobarwnymi gońcami. Troszeczkę inaczej zachowujemy się w końcówkach z różnobarwnymi gońcami. I zobaczmy, jak tutaj, e, jak tutaj Alicja Śliwacka tą e, partię wygrała poprzez motywu cukstwa. Koniec na A5, goniec wrócił. I tutaj zwróćmy uwagę na jedną rzecz, jeżeli król by wrócił na pole G5, to pogoniec e7 jest motyw cukcwangu. Cukcwang to jest taka sytuacja, w której jedna ze stron ma ruch, chciałaby zrobić coś mądrego, coś pożytecznego, ale, ale no, cokolwiek zrobi, no to ta pozycja jej się pogorszy. To jest taki paradoks szachowy. Tu widzimy, że goniec broni zarówno tego, jak i tego. Jeżeli goniec pójdzie w tą stronę, no to spada ten pionek jeżeli goniec pójdzie w tą stronę, czy tu, czy tu, czy tu, nie ma to znaczenia, no to spada ten pionek, a jeżeli w tej sytuacji po gońcu na E7 król się ruszy, no to też spada ten pionek i ta pozycja jest wygrana. Także motyw cwangu jeszcze raz tutaj zerknijmy na ten, na ten układ, to było właśnie po posunięciu król na G5, goniec E7 jest motyw, motyw cuk cwangowy. Także w partii tak nie było, po gońcu D8 nastąpiło król E4, zbicia, Król podchodzi, król tutaj wraca, no w zasadzie. No na co liczą czarne? Czarne liczą na to, że białe pójdą pionkiem na F6. Jeżeli tak nastąpi, no to, to zrobią tak, tak, tak. I tu oczywiście stracą tego pionka, ale wezmą sobie ostatniego pionka i ta pozycja będzie remisowa. Tu po prostu jest brak materiału. Dlatego w tej sytuacji oczywiście na króla D5 nie gramy oczywiście w tej pozycji pionka do F6, tylko gramy sobie tak jak było w partii, czyli król, król na D5. I tu z, zwróćmy uwagę, że dopiero teraz popychamy pionka. Pionek idzie tutaj, i znowu ta, ten, ta sama historia. Białe co y, oczywiście zrobić promocję, ale w, do, w do, dogodnym momencie. Y, jeżeli goniec zbije na A3, po prostu czarne nie zdążą zbić pionka na A2. Teraz fantastyczne posunięcie ze strony Alicji. Goniec na C1. Oczywiście motyw odciągnięcia. Jeżeli goniec zbije na C1, to mamy promocję. Z wygraną pozycją, a jeżeli w tej pozycji król zbije na C1, to mamy kolejny ważny taki aspekt końcówek gońcowych, czyli dwa rozchodzące się pionki, to co mówiłem wcześniej. Po prostu tych pionków, nie, goniec nie jest w stanie dogonić. Król może tutaj gonić, gonić, ale tej sytuacji po prostu. Nie dogoni, tak także widzimy, jeżeli goniec by próbował stopować pionka A, grał na przykład posunięcie goniec na E3, no to nie będzie pilnował pionka F, dlatego tutaj z takimi rozchodzącymi pionkami po prostu łatwo się wygrywa. Te pionki wygrywają same, nawet bez udziału króla. Wspaniałe studium Lloyda, to jest taki specjalista od bardzo ciekawych zadań szachowych, zwróćmy uwagę, 8 pionków czarnych i ta pozycja nie jest wygrana. Goniec doskonale. Pilnuje pionki, jeżeli te pionki są w łańcuchu, a on stanie w, w takiej diagonali jak tutaj, czyli szach, o właśnie, w takiej diagonali stanie. I zwróćmy uwagę, żaden z pionków w zasadzie, no, jak się ruszy, no to każdy z tych pionków zostanie zbity. Także tutaj bardzo fajnie Lloyd to skomponował, ponieważ goniec pilnuje sześciu pionków. A król pilnuje dwóch pionków. Także ta pozycja jest kompletnie remisowa. E, oczywiście nie dopuszczamy do tego, żeby król tutaj przeniknął dalej i pomógł tym pionkom w marszu. E, musi być takie rozdzielone, rozdzielone siły. Król musi być o, odseparowany i pionki też nie mogą sobie wzajemnie pomagać. E, zdecydowanie inaczej by było, gdyby na przykład pionek był o jeden, jedno pole dalej. To wtedy można by było zagrać na przykład posunięcie E4 bez straty. A tak to, tak jak widzimy, każdy ruch powoduje straty. Także tutaj blokujemy, znowu blokujemy, znowu blokujemy, jeżeli A4 to oczywiście absolutnie nie bijemy tego, no bo tutaj jest promocja od razu, tak H1 i czarne wygrywają także pilnujemy tutaj cały czas tej przekątnej to nic nie zmienia, jeden pionek się uwalnia, ale tutaj znowu sytuacja jest taka, że tym razem król pilnuje trzech pionków, a goniec pilnuje pięciu pionków po przekątnej, także goniec C6, tutaj cały czas czekanie, czekanie czekanie i w zasadzie czekamy do tego, aż czarne się tutaj wystrzelają, nie będą miały ruchu pionkami, także w tej sytuacji pionki już A i C są bez ruchu i teraz oddawanie, 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 oddawanie i na końcu mamy piękny remis. Także Lloyd naprawdę fajnie to zadanie skomponował. Jeżeli mówimy o fajnych zadaniach, to zobaczcie na tą w zasadzie pozycję z partii szachowej. Białymi Evers, czarnymi Kif Mayer, czarne mają pionkę... A w zasadzie dwa pionki więcej, tylko pamiętajmy, że w końcówkach nie lubimy mieć pionków zdwojonych, a tym bardziej nienawidzimy mieć pionków strojonych. Tutaj oczywiście białe mogą popchnąć pionka w ten sposób, ale czarne zdążą ze wszystkim. Nie będzie promocji, ponieważ tutaj w tym momencie goniec się odsłonił, nie ma promocji, ale można zagrać inne lepsze posunięcia. Nie gramy od razu w ten sposób, tylko gramy posunięcia. Goniec F4, no fantastyczny ruch, tak, no, te, te szachy to jednak są piękne. Zobaczcie, że jeżeli teraz, no to nie ma przede wszystkim popchnięcia tych pionków, ten tramwaj nie może w tej pozycji ruszyć, a jeżeli nastąpi posunięcie król bije na F4, to czarne same siebie zblokowały w tej pozycji, pionek maszeruje, pionek maszeruje i jest promocja z wygraną pozycją. Musimy też znać pozycje remisowe w końcówkach gońcowych studium Ponizianiego. Okazuje się, że gdyby ten goniec, nie wiem, stał tutaj, 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 gdziekolwiek, to ta pozycja jest wygrana. Zwróćmy uwagę, że ta pozycja nie byłaby wygrana, gdyby goniec sobie stał gdzieś tutaj, a pionek byłby bandowy. To jest odniesienie do wcześniejszej końcówki. Także z pionkami niebandowymi to no tak na 90 myślę, że 5% wygrywamy tę pozycję. To jest taki bardzo dziwny przypadek, gdzie no po prostu goniec jest, ale tak, jakby go nie było. Także w tej sytuacji białe czekają. I oczywiście tutaj znowu motywy patowe krójdzie do narożnika. No jest pat, tak. Jeżeli no widzimy zresztą, tak, że tutaj w tej sytuacji czarny ruch nie ma, czarny król nie ma, nie ma posunięcia. Można w tej pozycji oczywiście zagrać posunięcie, go nie na B8. Spróbować wygrać to w piąkówce, ale też odniesienie do końcówek pionowych, zobacz koniecznie film, że po prostu ta końcówka jest remisowa, czarne łapią w tej pozycji opozycję. Także król A6, opozycja. Jeżeli król próbuje z drugiej strony, stajemy przed pionkiem. Jeżeli król próbuje z tej strony, zaczajamy się na opozycję i tą opozycję robimy, to jest tak zwana opozycja krótka. Jeżeli pianek idzie do przodu, to tutaj po prostu jest motyw, pata i pozycja remisowa. W tej partii grał Saks z zawodnikiem Lick Tering. Partia z Amsterdamu z 1984 roku, no wydaje się, że no goniec z królem takim bardzo aktywnym nie, są, nie jest w stanie przegrać z tymi dwoma pionkami. Ta końcówka pokazuje, że trzeba grać jednak bardzo dokładnie i bardzo uważnie. E Czore zagrały posunięcie król e6, białe odpowiedziały ruchem g5 i tą pozycję można było zremisować na trzy sposoby. Pierwszy sposób jest taki, goniec na c5, robimy szacha, Zbi podchodzimy posunięciem e, króla f7. Jak chce przeciwnik, to oczywiście ta końcówka z tym pionkiem e, bandowym też jest remisowa. Co prawda, czarnym nie udało się zająć narożnika, ale zwróćmy uwagę. Że tutaj czarne czekają, 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 aż się w końcu doczekają takiej sytuacji patowej. Także, także posunięcie król F7 naprawdę jest wyśmienitym ruchem. Jeżeli oczywiście nie nastąpi zbicie, no to, no to czarne zbiją i ta pozycja też jest oczywiście remisowa. Także to jest pierwszy sposób na, na zremisowanie, czyli zagranie posunięcia goniec C5. Drugi sposób to jest zagranie ruchu król F5 i dosyć podobnie. Czyli tak, tak, jeżeli pionek się przepchnie. Bicie, bicie, dopadamy do pionka i tego pionka zbijamy. Trzeci sposób na zremisowanie tej partii to jest posunięcie goniec na D4. I jeżeli pionek pójdzie tutaj, to też taki bardzo charakterystyczny motyw w końcówek gońcowych, że często gońce powinny pilnować pionki i króla na związaniu i z tak zwanego tyłu. Także goniec robi związanie, tak powiedzmy z tyłu pionka. No, i tutaj białym bardzo trudno się z tej pozycji rozwiązać. A po posunięciu król g6 możemy przejść znowu do końcówki remisowej z pionkiem bandowym, czyli bicie, bicie. Król, król wchodzi do tej strefy, która po prostu zapewnia remis. Także król w narożniku przy pionku bandowym to jest po prostu remis. Także no wydaje się, że ta pozycja jest kompletnie remisowa. Te czarne jednak grają posunięcie król, goniec na e3. I teraz zobaczmy. Król na h7, król idzie sobie na f5. Pchamy pionka. Tutaj też ostatnia szansa, oczywiście czarne remisuje, jeżeli białe popchną, czyli bicie, bicie, bicie. I znowu przechodzimy do jednego z wcześniejszych wariantów, no ale białe się nie mylą. H5, król na E6 i po H6, król na E7 i po G7, bicie. I tu wygrywa zarówno bicie królem, jak i bicie gońcem. Także tą partię. Saks no, dosyć szczęśliwie wygrał. No dobrze, także można przegrać końcówkę z dwoma pionkami kontra goniec. Czyli, jeżeli masz gońca, to musisz też uważać. A jak to będzie, jeżeli przeciwnik ma trzy pionki? Partia z dwóch znakomitych zawodników: białymi Gelfand, czarnymi Hubner. Goniec na C6. Król podchodzi. Król podchodzi. I to, co mówiłem, też warto atakować właśnie tak z za pleców. E4 i też warto, żeby te pionki nie miały że po pierwsze, żeby nie były zaawansowane i po drugie, żeby nie były zbyt mobilne, tak? Jeżeli na przykład tutaj król poszedłby w dół, to na pewno nie chcemy, żeby przeciwnik ustawił coś takiego. Bo w tym momencie mobilność każdego pionka jest bardzo wysoka, i no, trzeba wszystkie trzy pionki pilnować. Także w tej sytuacji po ruchu E4, jakby to powiedzieć, dopadamy do pionka najbardziej wysuniętego i uniemożliwiamy mu ruch także oczywiście król idzie na D4 mobilny jest pionek G tak? Nie, nie jest mobilny na przykład teraz pionek F to też ważne, no bo zbijemy sobie na E4 także posunięcie G5 goniec wraca tutaj oczywiście jednym też z motywów jest próba oddania gońca za trzy pionki po G4 goniec idzie na F1 i po król E3 znowu musimy spowodować, żeby przeciwnika trochę ograniczyć także król wraca znowu nie jest mobilny ten pionek i nie jest mobilny ten pionek Król idzie na h4, i oczywiście też próbujemy przeciwnika wystopować. Nie są mobilne te dwa pionki, bo zablokowane. I no, posunięcie G3 też nic nie daje, bo po prostu możemy poczekać. Król będzie musiał odejść i tego pionka w tej pozycji skosimy. Także król f4 jest dobrą blokadą. Jeżeli nastąpi z kolei posunięcie E3, to po zbiciu król uaktywnia się, ale goniec tutaj zaczyna mieszać z drugiej strony. Po f4. Król E2 i oczywiście większa szansa na zremisowanie mamy wtedy, kiedy król stanie, król strony tej, która ma gońca, stanie po prostu przed pionkami. Także Król G2 i po gońcu na C6, F3 i takie coś już bardzo, takie coś już widzieliśmy. Także posunięcie Król E3. No i oczywiście na G3 bierzemy pionka. A po posunięciu Król na G3. Możemy sobie czekać. No i tutaj też no w zasadzie czarne nie mogą zrobić progresu. No można zagrać co prawdy po F2, ale to gramy król na E2 i czarne muszą oddać pionka, no bo są w takim cukcfangu. Cokolwiek by nie zrobiły, to pionek tutaj spada. Także trzeba bardzo, bardzo umiejętnie grać. I bardzo wszystko zależy po prostu od zaawansowania pionka i od tego, jak, jak strona z gońcem ma ustawionego swojego króla. Tutaj z kolei mamy. Pozycję Polaka Grzegorza Łukasiewicza. Serdecznie pozdrawiam. Właściciela jednego ze sklepów szachowych w Polsce. Tu niestety pan Grzegorz tej partii nie ustał. Górewicz nie miał trzech pionków koło siebie. Być może łatwiej by było to zremisować, tylko miał pionka takiego bardziej bocznego. Tutaj oczywiście decydowało również to, że strona z pionkami miała bardzo aktywnego króla. Goniec na E6 wymusza ruch pionka i po królu B3 stopujemy, co prawda, jednego pionka, ale ten pionek i ten pionek nie jest w stanie być zastopowany tylko przez, przez gońca. Także posunięcie króla F4, król C4 z kolei stopuje dwa pionki. No, wydaje się, że, że jest dobrze, tak, że król zbije te dwa pionki, a no tutaj w tym momencie goniec zbije tego, tylko zwróćmy uwagę, że po G4, jeżeli w tej sytuacji nastąpi takie coś, takie coś, i takie coś, no to to klasyczna końcówka pionkowa, w której pionek ucieka, także niestety, ale tą pozycję się przegrywa, ponieważ czarne dorabiają Hetmana. Także po G4 król musi czekać i po król F3, król na D2, G3, król E1 i niestety czarny, czarne, czarne pionki tutaj doje, dojeżdżają do promocji. Fajna partia mistrza świata EW kontra Bay, Amsterdam, 1921 rok, i tutaj też się wydaje, że czarne powinny to zremisować. Jeżeli popatrzymy na wcześniejsze końcówki, to czarne powinny po prostu postawić króla w narożniku. Te dwa pionki oczywiście mogą oddać i będzie remis. No i taki jest plan. Białe grają oczywiście posunięcie. Goniec C5, żeby tutaj ewentualnie uniemożliwić jakiś ruch B4. Czarne, król na E5. Szach, król wraca. I goniec teraz ustawia się na tej przekątnej. Tu na razie oczywiście nie ma żadnego takiego ruchu, no bo tutaj białe ze wszystkim zdążają, grają tak, tak i w tym momencie goniec na c3 i ta pozycja jest wybroniona, także po gońcu na g3, król słusznie idzie do narożnika, król próbuje się dostać do tego tutaj narożnika, król na d5, król d7, w ten sposób, w ten sposób i teraz albo zagrasz dobrze i zremisujesz, albo zagrasz źle, i przegrasz. Niestety w partii poszło posunięcie e, król na a6. I zobaczmy, król daje jednak e, białym po prostu pewne możliwości. E, zamiast tego ruchu trzeba było zagrać posunięcie b4. Także oddajemy zbędny balast. Zapamiętajcie tę pozycję. I po król, goniec bije na b4. Po prostu ustawiamy się w narożniku. I jeżeli król nawet dojdzie i zbije, to pojawia nam się wcześniejsza końcówka właśnie z tym złym gońcem, bo widzimy, że goniec jest czarnopolowy i nie kryje narożnika. Także tak trzeba było zagrać. Poszło, wydaje się, no też dobre. Król A6, jakby to powiedzieć, nie ma to znaczenia, czy tu, czy to. Okazuje się, że znaczenie jest kolosalne. Następuje król na C6. Jeżeli teraz wróci król do narożnika, to po tym ruchu, po tym ruchu po prostu powstaje motyw pata, czyli my z pionkiem bandowym nie wygramy, ale wygramy z pionkiem B. Czyli no po prostu czarne muszą teraz zrobić ruch jak zagrają posunięcie b4 to po a b 4 robią sobie wolniaczka, ale tego wolniaczka tutaj stopujemy i po a2 tutaj jeszcze zwróćmy uwagę, że czarny król jest w pacie, także wystarczy zagrać takie domykające posunięcie b5 no i tego pionka same czarne muszą po prostu w tej pozycji oddać, także tak, tak. Także dosyć szczęśliwe zwycięstwo mistrza świata EW, także końcówki trzeba oczywiście dobrze znać. Jeżeli mówimy o Mistrzach Świata, to EW też przegrał swój pojedynek z Fischerem. W 1960 roku była taka partia. Oczywiście białe mogą w tej pozycji zagrać posunięcie A7, bicie, bicie, no i tą pozycję można męczyć na różnego rodzaju sposoby, ale po co się męczyć, skoro możemy zagrać takie proste posunięcia. Motyw odciągnięcia, goniec E5, jeżeli goniec to zbije, to A7, goniec D4, promocja i wygrywamy. Bardzo pouczająca była również końcówka Sokołów Dautów z Ter 1995 roku. Czarne zagrały bardzo rozsądnie. Król, król idzie na C5, czyli tego białego króla trzeba domknąć. Goniec na F3. Tutaj białe muszą szanować każdego pionka, ponieważ pamiętajmy, że jest zły róg. Także jeżeli czarnym udałoby się wymienić pionka G i czarny król wszedłby do narożnika, to ta pozycja jest remisowa. Poszło król na D4, król na B5, król na E3. Król na c4, król na f2, król na d4 i h5. Tutaj oczywiście nie wolno bić, no bo traci się tego bardzo ważnego pionka g. Król idzie na e4, król na g3, no i wydaje się, że czarne osiągnęły sukces, ponieważ no, w tej pozycji zagrają takie posunięcia. Później nastąpi zbicie, nastąpi zbicie i w kolejnym ruchu będzie posunięcie f3 i wymieni się pionka g. No nic, nic z tego, jednak na posunięcie król e5 i po tym ruchu oczywiście na to nie można iść tak że tak 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 i wymiana pionka bo ta pozycja jest po prostu remisowa w tej pozycji po habi g4 sokołow robi świetny ruch warto zapamiętać król e4 i cuk cwang Także w tej sytuacji, jeżeli król gdzieś tam sobie odejdzie na jedno z tych trzech pól, no to bierzemy pionka na F4, a jeżeli nastąpi zbicie, to znowu końcówki pionkowe. Czyli zobacz, zobacz ile, ile masz argumentów, żeby zobaczyć te końcówki pionkowe. E, także to jest tak, tak zwana pozycja trabucze, to gdzie po prostu ten, kto jest na ruchu, przegrywa. Traci po tego, tego ważnego pionka. Także jeżeli król w tej sytuacji odejdzie, traci pionka. Tutaj białe są w stanie zająć wygrywające kluczowe pola E5, F5. G5 nie mogą, także te dwa pola wystarczą do, do wygrania tej partii. I znowu polski akcent, mistrz międzynarodowy Marek Stryjecki 2.448 na Mistrzostwach Świata do lat 18 grał ze Słowakiem Kujowiciem. I często stajemy przed dylematem, czy wejść w taką końcówkę gońcową, okazuje się, że no trzeba... Oczywiście obliczyć szereg różnych wariantów, ale też trzeba mieć taką taką, no, wiedzę i spostrzegawczość. Tutaj Marek Stryjewski zauważył jedną charakterystyczną rzecz, że po wymianie. Wymiana jest po prostu bardzo dobra, ponieważ następuje posunięcie goniec za trzy. No, fenomenalnie tutaj odcina tego gońca. Także nigdy takich gońców nie chcemy mieć, chcemy mieć gońca w centrum który dużo, dużo, dużo widzi, a nie takiego gońca, który jest na narożniku i kompletnie nic nie, nie widzi. Fajne jest również to, że ten goniec nie ma ruchów, a ten goniec może sobie chodzić i łapać tempa po A3 i po C1, tak? Oczywiście omijamy pole B2. I zobaczcie, jak ta partia się zakończyła. Król podchodziły, oba do siebie tak, czarny król nie pozwolił białemu się wydostać, nastąpiło posunięcie G4, tutaj też oczywiście zwróćmy uwagę, że Marek Stryjecki ustawia dobrze ten, te najważniejsze pionki na kolorze białym, a tego gońca stąd po prostu nie wypuszcza i po zbiciu, po zbiciu, kolejny pionek jest na polu czarnym i to będzie też jakiś tam pretekst, żeby później na przykład zagrać posunięcie goniec ze 7 i go zbić, czy też jakoś próbować z tej strony też robić takie manewry, goniec C1 czeka, Wymusza to posunięcie króla, król jednocześnie się podciąga i E4. I tu się wydaje, że z tej strony po prostu nie są w stanie czarne nic zrobić i cała gra rozegra się na tej stronie, przy czym po król E2 Słowak tutaj i królu B5 Słowak złożył broń. Dlaczego? Jeżeli nastąpi na przykład posunięcie król D1, to my możemy zrobić ruch. Goniec A3 i po królu D2 ten król nie jest w stanie pilnować, żeby czarny król tutaj nie wszedł i nie jest w stanie pilnować pionka H4. Także tutaj widzimy kolejny argument, dlaczego warto w końcówkach z jednobarwnymi gońcami stawiać pionki na kolorze przeciwnym. Czarne ustawiły pionki na białym kolorze, ta i to, a z kolei no, ten pionek jest ustawiony na czarnym kolorze, no i ten goniec może po prostu tego, tego pionka skosić. Także tutaj możemy oczywiście podciągnąć, jeżeli król nie pozwoli wejść, no to goniec E7, bijemy tego pionka z wygraną pozycją. Kolejna końcówka szachowa, która... Jest też bardzo pouczająca. Czarnymi Jermoliński, taki mocny arcymistrz ze Stanów Zjednoczonych, a białymi komputer szachowy MCES Pro 3.85, partia z Bostonu z 1994 roku. Także no, wtedy komputery jeszcze nie, nie miały takiej mocy, nie miały takiej siły. Także tutaj jeszcze arcymistrzowie podejmowali wyzwania i walczyli z tymi komputerami, silnikami szachowymi. Tutaj atutem czarnych jest to, że mają przede wszystkim dobrego gońca. Także zobaczmy goniec białopolowy, łapie ten narożnik, i partia przebiegła w ten sposób. Goniec poszedł na E6. Tutaj króle troszeczkę poczekały, i czarne doprowadziły do takiej sytuacji, że król musiał w końcu iść na pole F3. Król się podwyższa, i znowu doprowadza się do takiej sytuacji, że biały król puszcza pole E3. Król poszedł na G2, i znowu tutaj próbujemy po prostu dobrać się tak od, od tyłu do pionka G3, później skosić te dwa pionki. Jak skosimy, to przejdziemy po prostu do, do wygranej końcówki pionek i goniec z dobrym narożnikiem. Białe tutaj próbują jeszcze takie sztuczki. Oddają pionka na F5. Gdyby na przykład jeszcze nastąpiło takie zwyczajne posunięcie król H2, no to spychamy króla do rogu, kosimy i to jest właśnie to, co mówiłem. Ta sztuczka polega na tym, że oddanie pionka i oddanie jeszcze jednego pionka. I tutaj faktycznie, gdyby Jermoliński się w tej pozycji pomylił i zagrał HB na G4, to po król G3, król E3, znowu goniec nie rozdwoi się, nie będzie pilnował pionka uciekającego H i nie będzie pilnował nie będzie bronił przede wszystkim pionka G4. Także ta pozycja jest pozycją remisową. Tutaj król też nie zdąży, oddajemy tego pionka i po raz kolejny mamy końcówkę z brakiem materiału. Tak? Także po G4 oczywiście odbijamy dobrze. Goniec bije G4, i tutaj już klasyka, czyli dojeżdżamy do wygranej pozycji, kosimy pionka i widzimy, że pionek bez przeszkód dojedzie do końca. Mieliście ostatnią okazję oglądać bardzo ciekawy materiał, który wrzuciłem na kanał, w którym 95-letni Awerbach, czyli to jest właśnie autor tego, tego studium, rywalizował z Michałem Osipowem, z zawodnikiem, który miał lat 4. Także tutaj też Awerbach miał też swój wkład w końcówki, ułożył takie zadanie, ta pozycja jest pozycją remisową. Trzeba zagrać F4, oczywiście no bicie powoduje, że białe nie mają materiału matującego, także po F4 trzeba sobie zostawić jedyne, jedynego pionka i tutaj też taka ważna rada, jeżeli gracie jakiekolwiek końcówki, to strona słabsza powinna wymieniać jak najwięcej pionków, a strona, która ma przewagę powinna sobie no, jak najwięcej pionków zostawiać, także w tym przypadku najwięcej no, to jest tylko i ty, wyłącznie ten pionek G. I tu widzimy, że białe próbują zrobić jakiś progres, dochodzą do takiego momentu i w tym momencie, jeżeli wyjdą królem za daleko, to następuje posunięcie C3, oczywiście tutaj król może wrócić, ale mamy znowu taką sytuację, że no, sam król w pojedynkę nie obroni tego, tego tutaj, tej, tej promocji, a może inaczej, no i tutaj mamy taki obrazek, że po prostu goniec znowu się nie rozdwoi, nie będzie bronił pionka G, musi wrócić do tego, żeby bronić promocji, gra posunięcie, goniec na D3, no i w tym momencie kosimy jedyną nadzieję koloru białego, także piąka g4 i jest remis. Wspaniałe zadanie Troickiego z 1895 roku. Okazuje się, że król z samotnym gońcem jest w stanie wygrać z królem i z bardzo złym układem u przeciwnika. Należy zagrać w tej pozycji posunięcie. Goniec h6, szach. Król G8 wymuszony, jeżeli oczywiście król by szedł na tą stronę, no to tutaj mamy za chwilę promocję. Także król G8 jest ok. Gramy posunięcie G7, to też jest oczywiście nie można było w tej pozycji zbić, no bo to nie jest dobry układ do zamatowania tego czarnego króla, ponieważ czarny król może sobie wyjść na przestrzeń, a my musimy go właśnie schować, musimy go przypilnować, żeby on został w narożniku. Także na posunięcie G7 czarne grają król F7. I w tym momencie następuje taki piękny mat. Zobaczcie, najpierw zaciągnięcie, oddajemy tego pionka. Król na e6. Czarny, król zmuszony iść do narożnika. I my domykamy w, tym, w, tym, w tej pozycji posunięciem król f7. I widzimy, że po prostu w kolejnym posunięciu nastąpi mat, czyli gonie znak g7. I nie jest to sytuacja patowa, ponieważ jest, ten pionek jest przyblokowany ale ten pionek może się w tej sytuacji ruszać, także posunięcie E5 i goniec G7 z matem, piękne zadanie Gdyby w tej sytuacji nastąpiło inne posunięcie niż król F7, na przykład ruch E6 to pozycja też jest wygrana, ponieważ gramy tak, tak, tak I Jeżeli król w tej sytuacji wraca, oczywiście tutaj omijamy tą pozycję, bo to jest pozbicie to powoduje pata Ale gramy król F6 I po tym ruchu wymuszamy, żeby na pianek się ruszył Robimy tak Czekamy. Pionek musi się sam oddać, bo no, czarny król po prostu nie miał ruchu i po zbiciu ta pozycja jest wygrana, bo nie jest to pionek bandowy, tak jak to w wielu innych wcześniejszych przypadkach. Teraz przechodzimy do końcówek takich, że je, obie strony mają gońce, także też e, szansa oczywiście na wygranie jest, ale no, czarne w tej sytuacji będą dążyły do tego, żeby zbić ostatniego pionka przeciwnika e, i trzeba pilnować albo z jednej, albo z drugiej strony. Mówi się, że gońce powinny być na dłuższej przekątnej, zaraz pokażę, co to jest dłuższa przekątna, Tutaj widzimy właśnie, że ta przekątna jest bardzo, bardzo długa. Jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, jakby to powiedzieć, pól, po których e ewentualnie goniec mógłby chodzić. Także goniec trzyma się tej przekątnej. Oczywiście na posunięcie F5 my tego pionka bijemy i jest brak materiału, także, także kompletnie, kompletnie pozycja remisowa. Gdyby tutaj oczywiście białe próbowały jeszcze coś zrobić, na przykład goniec F7 to też bardzo fajne posunięcie. I tutaj e to jest właśnie ta długa przekątna. Jeżeli na przykład przeciwnik zagra posunięcie goniec G6, to my się ustawiamy na inną, długą, przekątną, żeby też jak, naj, jak najwięcej pól tutaj goniec widział. Także goniec na G4 znowu po posunięciu F5 bijemy tego pionka i jest remis. No i partia tutaj zakończyła się w partii właśnie Iwańczuk-Gelfand w Nowogradzie. Tym. No, że zawodnicy po prostu zgodzili się w tej pozycji na remis. Także nie dało się tego wygrać. Tutaj też studium Centuriniego 1856 rok. Tutaj widzimy, że przekątna jest troszeczkę krótsza, bo jest 5 pól, ale to, ta pozycja i tak jest remisowa. Także w tej pozycji biały grają posunięcie. Goniec E7. Oczywiście bicie przegrywa, bo pionkówka jest, jest wygrana. Pianek dojedzie do końca trzeba zagrać posunięcie, goniec E3, żeby mieć możliwość wyskoczenia na tą stronę i wyskoczenia na tą stronę. Jeżeli teraz goniec pójdzie na pole F6, no to my pilnujemy wtedy tego pionka z drugiej strony i znowu po popchnięciu pionka sytuacja jest remisowa. Przed naszymi oczami fantastyczne studium Halberstada z 1939 roku. Zapamiętaj, że pionka trzeba by po prostu mieć jak najdalej, najchętniej na przedostatniej linii. Wtedy oczywiście strona słabsza może pilnować z jednej i z drugiej strony, ale szansa na zwycięstwo zdecydowanie rośnie. E, nastąpiło posunięcie król E4, to jest w ogóle pokaz na no, fantastyczną, taką no, dziwaczną można powiedzieć opozycję. E, gdyby teraz nastąpiło ruch e, król D2, no to zobaczmy, że można zrobić po prostu szacha i zlikwidować tego, tego gońca. Po król E2 likwidacja gońca i możemy zrobić promocję. E, podobnie będzie, jeżeli na przykład w tej sytuacji król pójdzie na tą stronę. Czyli jeżeli król pójdzie tutaj, no to robimy dokładnie tak samo, czyli tak, tak, likwidujemy obrońcę i robimy sobie hetmana wygrana. No dobrze, po, po y, królu na E4 można grać lepiej. Można zagrać na przykład goniec B4. Na co biały odpowiadają posunięciem król na D4, król na F3, król na C4, goniec na A1. Znowu goniec ustawia się tak, żeby mieć ewentualnie wgląd na pole A5 i pilnować, albo mieć pole H4 i pilnować. Następuje król B5. Tutaj oczywiście król po to, żeby zabrać to pole w tą stronę, i tutaj już jest konkretna groźba. Jeżeli czarne się spóźnią, to białe zagrają tak i w następnym ruchu będzie promocja. Także goniec się ustawia teraz tutaj i ma albo to pole do dyspozycji, albo będzie miał taką króciutką, przekątną, czteropolową z tej strony. Następuje posunięcie król na C6, czyli znowu jest groźba odejścia gońca i nieuchronnej promocji, no bo wtedy ani nie będzie miał goniec wglądu z tej strony, ani nie będzie miał wglądu z tej strony. No to goniec wraca na E1, żeby mieć znowu to pole. Król na B6, i teraz no taka nieprzyjemny nie, nie nie ruch, ponieważ ani nie ma do dyspozycji tego pola, ani po tym ruchu nie ma tego pola. No to czarne robią szachan, żeby król się zdecydował. Król na pole B7, i znowu goniec wraca na 1 żeby mieć wgląd na pole, pole A5. Ale teraz jest taka jedna fajna rzecz, że jest posunięcie goniec E7 I to jest właśnie ta krótka przekątna, że czasami są takie pozycje, kiedy pionek dojedzie do przedostatniej linii A goniec będzie miał krótką przekątną z takimi czterema polami Takimi jak teraz zaraz zobaczymy, właśnie takiej To taka pozycja bardzo często jest pozycją wygraną Czyli na tej krótkiej przekątnej białe są w stanie w tej pozycji po prostu zrobić taką fajną przesłonę Czyli król E4, goniec D6 i po tym ruchu robimy przesłonę z wygraną pozycją. Oczywiście końcówki gońcowe to nie tylko takie końcówki, gdzie jest mało pionków. Tu, tu już widzimy troszeczkę większe zagęszczenie pionków, cztery pionki białe, trzy pionki czarne. Białe robią bardzo dobre posunięcie F5 tutaj, oczywiście, no, można by było się pokusić o zbicie, ale jest to, to i mamy też klasyczny przełom. figury też potrafią robić przełomy w końcówkach gońcowych, i po tym ruchu dojeżdżamy do końca z wygraną pozycją. Także po F5 czarne to przyjęły. Król podszedł po to, żeby tego pionka odbić. Nastąpiło goniec G4, z obroną pionka i jest posunięcie szach. Król E7. Okazuje się, że tutaj bardzo dużą przewagę, nawet myślę, że tutaj wchodzącą pod wygraną, dawało posunięcie G6. Oczywiście zbić tym nie można, bo znowu mamy promocję, ale po G6 można też zagrać drugim pionkiem FG. I teraz w tych końcówkach zobaczycie, że bardzo często oddaje się pionka, żeby jakiegoś ważnego pionka ściągnąć. Tutaj który z tych trzech pionków jest najbardziej taki wartościowy? Okazuje się, że ten. Także gramy posunięcie z G8 i po tym ruchu ściągamy pionka, i po tym ruchu idziemy tutaj za takiem. Przeciwnik to broni, i teraz też charakterystyczna rzecz. Im bardziej rozciągniesz pionki, tym będzie po prostu lepiej. Czyli bicie, bicie. I posunięcie takie, które rozcią, rozcią, król jest po prostu rozciągnięty. On nie, nie będzie bronił tego i nie będzie bronił tego. Po zbiciu my bijemy i dochodzimy do promocji. Oczywiście, jeżeli król będzie próbował pilnować pionka, H, no to my i, i tak bijemy, bo ten pionek jest po prostu za wolny. Tak, tak, z wygraną pozycją. Okazuje się, że właśnie w tej pozycji białe w partii Timoszenko, Stefanson z Hastings nie zagrały posunięcia G6, tylko zagrały słabsze goniec na F7. Król to zbił i po E6 szansę na ratunek dawało posunięcie król na G8. I to zobaczmy ten wariant. Różnica jest taka, że król teraz już jest bardzo blisko na różniku, a ten goniec skosi tego pionka albo będzie pilnował promocji. Także tak. I teraz czekanie. Białe się tutaj poprawiają, dojeżdżają do końca, ale ta pozycja jest remisowa. I po raz kolejny widzimy pionkówkę, którą też e, trzeba po prostu znać. E, po posunięciu E6 nastąpiło słabe zbicia. Król bije na E6. No i ta pozycja jest przegrana. Po prostu jest przełom G6. Jeżeli zbicie, to, to mamy ten obrazek, który widzieliśmy wcześniej, czyli pionek na H7. A jeżeli czarne tutaj będą próbowały iść z pomocą, no to mamy takie pionki zdwojone, też czasami wygrywają partie. Zobaczcie. Kolejna końcówka gońcowa półgajeski, białymi, czarnymi making partia z Mardel z 1971 roku. Co warto w tej pozycji zauważyć, że białe ustawiły pionki doskonale. Wszystkie ich pionki są na czarnych polach. Czarne z kolei mają pionki na polach białych, czyli na kolorze swojego gońca i będą każdego z tych pionków, o każdego z tych pionków po prostu będą musiały się martwić. Nastąpiło teraz e, posunięcie F5, bardzo często, właśnie oddajemy pionka, żeby zmienić charakter. Pozycji i układ pionków po posunięciu F5. Jeżeli nastąpi G, bije F5, no to jest goniec H5 i ten pianek staje się po prostu bardzo groźny. Także po F5 nastąpiło goniec, bije F5. No i zobaczmy, że po tym ruchu trzeba w jakiś sposób bronić się pionka na B7. Następuje goniec na C8. Pianek rusza, krusia uaktywnia i po zbiciu. No tutaj też oczywiście no, tego pionka w sumie no, nie trzeba było jakoś tam oddawać Można było jakoś zagrać w ten sposób no Tylko no, to jest nie oddanie na, na jeden ruch No bo przecież co zagrać po posunięciu król na F6 W zasadzie w tej pozycji no czarne nie mają co zagrać Jeżeli się ruszą gońcem to tracą pionka tutaj Jeżeli się ruszą gdzieś, gdzieś królem no to, to biały król albo wchodzi na F6 albo wchodzi na D6 Także czarne oddały tego piona i po zbiciu Nastąpiło takie coś. Wyścig wygrywają białe. Czarne też robią promocję, ale to jest forsowny mat. Szach. Szach. Jeszcze jeden szach. I po tym ruchu białe skończyłyby Hetmanem C5. Tutaj grający czarny mimeking poddał się troszeczkę wcześniej. Kolejny pojedynek. ivanov Christiansen z USA z 1983 roku. Ważne jest ustawienie pionków, no bo wydawać by się mogło, że. Czarne źle to ustawiły pionki A5 i B4. No fakt, ale zwróćmy uwagę, że ten goniec no, nie jest w stanie na razie jakoś tam im zagrozić. Druga sprawa, że przede wszystkim król czarnych jest zdecydowanie bardziej aktywny. Także cała gra nie rozegra się na tej stronie, tylko rozegra się na tej stronie. A tutaj czarne mogą bardzo łatwo pchać pionka. Zobaczmy: król aktywizuje się do centrum poprzez E4. Goniec na E1. Pionek się przesuwa. H4, czyli tutaj Iwanow ustawia kolejnego pionka polu i jednocześnie zabiera sobie możliwość, właśnie zagrania takiego manewru. Po tym ruchu, oczywiście, tego nie wymieniamy. I tu zobaczmy, że teraz wszystkie. Kluczowe tutaj pionki białych są na czarnym kolorze, no i za każdym razem te pionki trzeba będzie w tej pozycji bronić. Teraz nastąpiły manewry. Najpierw czarne usiadły na pionku E3, co zmusiło do białych do zagrania takiego nieprzyjemnego ruchu goniec G1. Po tym ruchu, oczywiście, wygrywamy poprzez król F3. No i tutaj coś z gońcem trzeba zrobić, coś trzeba zrobić z pionkiem, no i to też podwisa, także, także wygrana. A na posunięciu goniec G1 nastąpiło bardzo fajny ruch F5, F4. Zobaczmy, że oczywiście nie ma takiego posunięcia, no bo goniec bije na G1, a jeżeli nastąpi taki ruch, taki ruch jak w partii, czyli G na F4, no to mamy G3 i w zasadzie też są tutaj takie cukcwangi. Goniec nie może się ruszyć, król też jest w dużych opałach, także pole F3 będzie za chwilę puszczone. F5, ym, goniec E7, król F1 i król F3. No totalny, totalny parter ze strony białego koloru. No i przede wszystkim tutaj te pionki też będą spadać. E4, G2, król E1 z szachem, i po król D2 bierzemy pionka. No i tutaj ta pozycja już jest wygrana, bo widzimy, że pionki G i H za chwilę dojadam a z tym pionkiem jest po prostu spokój. Także bardzo, bardzo pouczająca końcówka. Jeżeli król podejdzie, no to wchodzimy do wygranej pionkówki. Takie pionkówki są kompletnie wygrane. Wystarczy podejść królem do tych pionków i, i za chwilę Hetman gotowy. I na koniec jeszcze mamy końcówki z różnobarwnymi gońcami. Te końcówki są z reguły końcówkami remisowymi. Żeby wygrać, naprawdę trzeba mieć albo bardzo rozciągnięte pionki, albo tych pionków trzeba mieć bardzo dużo. Chociaż też pokażę dzisiaj przykład, w którym nie, jedna ze stron ma trzy pionki więcej, i, w, i przy różnobarwnych gońcach nie, był w stanie, nie jest w stanie wygrać. Mieliście też okazję oglądać końcówkę Tom's Lloyd'a, która też bardzo pokazywała obrazowo, że jeden z gońców jest w stanie bardzo ładnie przypilnować łańcuch pionkowy. Chodzi tutaj w tej końcówce o to, że jeżeli nastąpi takie coś. No, biały powie, powiedzmy pierwszy ruch, goniec D1 i nastąpi takie coś jak posunięcie G3, to my możemy po prostu tutaj sobie czekać do końca, do końca życia, jeden dzień dłużej, chodzimy, 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 aż przeciwnik zrozumie, że to jest remis. Także posunięcie G3 w zasadzie od razu y, remisuje, a z kolei y, jeżeli nastąpi tutaj po posunięciu goniec E2, F3, no to oczywiście też dwa pionki nie zapewniają zwycięstwa, jeżeli my oddamy gońca za te dwa pionki. Goniec z królem nie wygrywa przeciwko królowi. E, tutaj mamy jeszcze ciekawszą końcówkę. E, czarne mają cztery pionki więcej. Także tu widzimy te dwa zdwojone, te dwa zdwojone. Także nie, raczej pionki zdwojone to jest kiepski pomysł na końcówkę. Ale jak to przebijać? Nawet jak tu król podejdzie na przykład na pole F3, to my cały czas będziemy sobie chodzić, tak? Będziemy sobie chodzić w tą, z powrotem, w tą, z powrotem, albo tu, tu, tu i z powrotem, tu, tu i z powrotem. Także te dwa pionki nie są w stanie wygonić króla, nikt nie jest w stanie wygonić gońca i czarne figury nie są w stanie zbić pionków G i H. Także kompletny remis. Przykład praktyczny, tym razem z trzema pionkami więcej i gońcami różnobarwnymi. Zwróćmy uwagę, że tym razem czarne zrobiły fortecę taką, na linii ABC. Jeżeli zagramy w ten sposób, król będzie podchodził, to my sobie czekamy, i tym razem będziemy sobie czekać po tych dwóch polach. Także czekamy, czekamy, czekamy. Po posunięciu C4 tu nadal nie są w stanie nic wzmocnić, no bo ten pionek się nie ruszy, bo zostanie zbity. I ten pionek też nie jest w stanie wygonić króla, także kolejna forteca, remis. I na koniec dwa przykłady takie, że z gońcami różnomarwnymi da się wygrać. W tej pozycji czarne mają pionka więcej, także no czasami te pionki się po prostu oddaje, żeby no mieć jakiekolwiek szanse, żeby wygrać. Jeżeli w tej sytuacji czarne by grały w ten sposób, no to zawsze przeciwnik będzie te słabe pionki bronił i nic, nic po prostu się nie osiągnie. Trzeba zagrać inne posunięcia. Posunięcie G5. Gdyby w tej pozycji, w partii nastąpiło posunięcie FB na G3, gdyby nastąpiło HB na G3, no to też e, możemy na przykład zagrać chociażby posunięcie goniec F5, pilnować trzy pionki i ten pionek tutaj jest pionkiem wygrywającym. E, w partii poszło inne zbicie, po G5 nastąpiło FB na G5, i posunięcie d4 Gdyby tak po fbg na g5 Nastąpiło posunięcie d4 Chodzi też o to, żeby mieć takie właśnie dwa bardzo rozciągnięte pionki Czyli pionka b i pionka h Pionek centralny jest mniej interesujący dla czarnych Dlatego go oddają I po e1 d4 podchodzimy Zbijamy W tej sytuacji zbijamy kolejnego pionka I tu widzimy, że no goniec musi pilnować tego A ten król no, będzie miał duży kłopot Z pionkiem h w ten sposób, tak, w ten sposób, tak. I tutaj widzimy jeszcze jeden kolejny aspekt, że goniec jest dobrego koloru, jak pole promocji. Także po tym posunięciu goniec pilnuje zarówno pionka tego, jak i tego. No i w zasadzie król może zostawić pionka H w obecności gońca. Goniec to będzie zawsze podbraniał, i może teraz podejść na tą stronę. Czyli plan jest taki, tak, tak, pomóc do tego, żeby popchnąć pionka B. Także to mniej więcej wygląda. W ten sposób oczywiście nie przyjmujemy tego pionka. I. No. No dobrze, moi drodzy, ostatnia końcówka gońcowa, także nasze, moje zestawienie zbliża się nieuchronnie ku końcowi. Jeszcze raz zachęcam do tego, żeby zobaczyć wcześniejsze nagrania z końcówek wieżowych, skoczkówek i pionkówek, a myślę, że ten dzisiejszy materiał też uzupełnił tą internetową wiedzę na ten temat. No najbardziej znana końcówka z różnorodnymi gońcami, jaką spotkacie w, w podręcznikach szachowych, także białymi Topałów, czarnymi Szirów, wielki turniej w Linares w 1998 roku i co gra Szirów w tej pozycji, okazuje się, że nie wygrywa posunięcie król D6, bo właśnie białe zdążą się ustawić tak, tak, tak i tutaj no, po prostu jest blokada Zbicie tutaj i blokada tych wszystkich pól, ta końcówka jest remisowa. W tej końcówce wygrywa niesamowite posunięcie. Goniec H3, także, no, no, no nie, niebywałe posunięcie. Ja też, jak robiłem takie zestawienie najbardziej szokujących ruchów, to to posunięcie też się znalazło w tym zestawieniu. Goniec H3, no, dlaczego tak, dlaczego w ten sposób? Goniec H3, no, białe przyjmują tą ofiarę. Okazuje się, że tutaj chodziło o jedno i tylko i wyłącznie o czas. Królna F5. Goniec po prostu blokował. W tej pozycji początkowej, jak widzimy, goniec blokuje wejście królowi, także jeżeli król złapie tutaj aktywne pola, no to będzie bardzo dobrze pomagał w marszu i piąka, i piąka D, no ale coś trzeba z tym gońcem zrobić. Jeżeli nastąpiłoby tak, tak, tak i blokada, no to bierzemy kolejnego pionka, i w tym momencie już będzie, będzie sytuacja taka, że będą... Po ruchu G5, po zbiciu, po zbiciu te pionki są bardzo rozstrzelane. Także, także goniec z królem nie upilnuje wszystkiego. Po końcu na H3 to G bije. H3 poszło, król F5, król F2, król E4 i w tej sytuacji no, białe wzięły sobie pionka na, na F6. Następuje przesłona, także widzimy, że ten pionek nie pozwala gońcowi widzieć prom pola promocji. Także ten pionek zacznie za chwilę ruszać. Następuje goniedze 7. I teraz, jeżeli nie pionek A, to pionek D. To też już w poprzednich przykładach widzieliśmy. Król D3 przed pionka. W ten sposób, tutaj też ważne było zagranie posunięcia Król C4. No, oczywiście nie można od razu zagrać ruchu Król na C2, bo, bo bicie na D4. Ale jeżeli zagramy takie posunięcie wyczekujące Król C4, no to wygrywamy. Król B3. Goniec jeszcze raz wraca, tylko że już teraz możemy zagrać posunięcie D3 i pokról na E3, król C2 i pozycja jest wygrana. Gdyby nastąpiło posunięcie goniec na B4, no to oczywiście ten pianek dochodzi, ale trzeba tego pianka na A3 oddać i z wygraną pozycją także, także, no, wspaniała partia. Także, moi drodzy, mieliście dzisiaj okazję zobaczyć 30 końcówek gońcowych. E, mam nadzieję, że przedstawiłem w nim takie konkretne zasady, konkretne przykłady, i będziecie z nich sobie e, korzystać w swoich partiach. Dajcie znać, co sądzicie o tych końcówkach, e, czy, czy Wam się to nagranie podobało, no i oczywiście zachęcam do tego, żebyście zostawili po sobie, po, po sobie ślad w postaci łapki, e, udostępnienia tego nagraniu, chociażby na Facebooku, no i su pamiętajcie subskrybować, a nie przegapicie żadnego mojego nagrania. Oczywiście, kliknijcie też dzwoneczek. E, także życzę wszystkim powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Trzymajcie się ciepło. No i do zobaczenia. Cześć.